zapraszam Was do środka. Hej, hej! Dzisiaj opowiem sobie o mojej szklarni, bo to w niej znajdują się rośliny po imporcie. Zapraszam Was do środka. Cała szklarenka, podłoga również zajęta, dżungla w całej jako całości. I zacznijmy tu z lewej strony. Zaraz na lewo od wejścia mam trzy filodendrony, wszystkie trzy podwójnie. Plaumani, Mamei i Pastozanum. Zaraz pokażę Wam je z bliska. Na pierwszy rzut pójdzie Plaumani. Ta roślina jest w trakcie wypuszczania nowego liścia. Jednak na tym etapie jeszcze przesadzanie jej nie zaszkodzi. Ale to już ostatni moment. Bo gdy liść wychodzi już bardziej, lepiej zostawić roślinę i poczekać. Z racji na to, że jest to filodendron płonący, przygotowałam mu taką donicę. Długą, podłużną. I nie wiem, czy nie wsadzimy tu jeszcze kogoś. Zobaczmy. Na razie nasypię ziemi. Pięknie przerosły korzonki. Jest czad. Czyli ma się dobrze. Jeden będzie szedł jedną stroną, a drugi wracał drugą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To samo. Super. Podobnie tak jak większość moich roślin, koniec końców przesadzę je do hydroponiki. Tylko z racji na to, że one były po podróży, przybyły prawie pół świata, stwierdziłam, że wolę zostawić w takim podłożu jak są. I dopiero w pocięciu roślina zostanie przenoszona do hydroponiki i podlewam. Okej. To idziemy dalej. W ogóle to zaraz ze szklanką mam taki fotel. Mogę z niego obserwować rośliny. Jedzę sobie i patrzę. Przyszła do mnie również w tym tygodniu lampa nowa do roślin. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Ale jest dużo jaśniej niż było. Plaumani już wrócił na swoje miejsce. Przesadzony. Zobaczę, jak się będzie to sprawdzało. Dobrze. Dalej z roślin, które były tu po lewej. Mam dwa mamejki. Filodendron Mamei. Tutaj coś idzie nie tak. Wydaje mi się, że mógł to być atak wciórnastka, ale po reszcie roślin nie widzę. A jedynie te liście z żółkłym, więc nie wiem. Był oprysk, została odstawiona na bok ta roślina. No nie wiem, będę obserwować. I drugi mamajek tutaj jest. Ten się ma super, właśnie wrócił spod prysznica. I jego szczyt poszedł do ukorzeniania. Także to tak. Okej. Dalej mamy dwa filodendrony Pastozanum. Jednak one obydwa... jeden Pastozanum, jak i drugi wypuszcza właśnie liść. W takim stadium lepiej rośliny nie przesadzać w nowej ziemi. Dlatego ona sobie jeszcze tu poczeka. Ale ma się super. Puszczasz drugiego liścia u mnie. I druga pasta. Tutaj już idzie katafel. Także ona na razie zostaje tak, jak jest. Jak liść wyjdzie, to przesadzę. Dalej na dole filodendron Tenue. Dalej się podnosi po tych zmianach grzybowych. Jednak one zmieniły już troszkę odcień. Nie jest tak jaskrawo żółty, więc idzie ku lepszemu. Ten najnowszy liść nadal jest ok. A tam z tyłu młody listek wychodzi. No a co tu dalej? Królowa
z poprzedniego importu krystalinu. Jest również z pierwszego importu. Puszcza listek. Co prawda trochę wody mu brakło na moim wyjeździe, ale jest ok. Za to to Forgetti. Przecudny jest ten liść. A tutaj Datsuni. Również został przeze mnie ucięty. Pięknie się ukorzenia w lechuzie, więc jest super. No i tak. To by było na tyle. Tak wyglądają rośliny 5 miesięcy po imporcie. Co prawda przyszły w bardzo dobrym stanie, więc nie potrzebowały dłuższej aklimatyzacji. Od razu przeszły je do robienia nowych liści. A w tym akwarium tutaj jest właśnie ten Datsuni. Ucięty szczyt. Jak widać, puszczę młodego liścia, więc wszystko jest ok. Dziękuję Wam za oglądanie. Do następnego. Pa! Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę.